Boże, jesteście! Dzięki Bogu! No co tak długo? Na górze jest teraz hardcore. Nie ma go! Spóźniliśmy się. Cicho! No, on... Czekaj! Stój! Ja pierdolę, kurwa! Co to jest? Czego szukasz? Innego wyjścia. Mike, brakuje klucza do kolejki. Josh, on musi go mieć. Em, co to za rzeczy? To coś zabrało go do kopalni. Byłem tam. Przesrane. Z pół wieku temu nastąpiło tąpnięcie i górnicy chyba tam utknęli. Em, co to jest? Hmm? To jest nasze schronienie, Em! Proszę! Kurwa, nie dam rady. Boże. Dobrze zrobiłeś. Miejcie ją na oku. Niedługo wrócę. Cześć, tu Macie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Until Dawn. Dzisiaj przed nami rozdział Karma, 2 godziny do świtu. Będziemy grać, jak widzę, Mike'iem. Nie wiem, po co on się pcha po ten klucz, ale dobra, ja bym sobie posiedziała w spokoju, tak? I tyle. Pisaliście mi, że człowieka Grilla nie dało się uratować, że on i tak by zginął, a natomiast Emily również byłaby i tak ugryziona, bo to jest na potrzeby fabuły. No i właśnie też nie do końca wiem, czy ja wtedy, słuchajcie, udało mi się wtedy strzelić tego Wendigo, czy nie. Nieważne, ważne, że na razie wszyscy żyją. Starałam się tutaj w efektach motyla też poszukać, czy tam jest coś napisane, powiedziane w tej kwestii. Możesz tu? Nie możesz. Czy właśnie Emily strzeliła, czy nie strzeliła? Ale nie mogłam tego znaleźć, więc nie wiem, czy jest. Wiecie, w takich grach ja nie lubię takich dużych pomieszczeń. Są podejrzane. Tu coś możesz z tym? Nie, no chyba po prostu mamy iść po ten klucz i tyle. Też pisaliście, że zbliżamy się do końca, bo zostały tylko 2 rozdziały. Ale podejrzewam, że one i tak będą w miarę długie, więc będzie 4 odcinki jeszcze. No. Ale tylko zastanawiam się, jaka gra później. Co, bierzemy się za Heavy Rain? No też ponoć są wybory. Dobrze, że tam nie ma motywów, że stój się nie ruszaj. My tu byliśmy już kiedyś, nie? Czekajcie, tu mi się coś... Nie, wydawało mi się, że się zaświeciło. Dobra, chodź. Widzisz, aż czerwony dywan dla ciebie rozłożyli. Dobra, mi się wydaje, że ja tu byłam, ale że mi się wydaje, no to mi się to wiecie. Mi się są puchate, słodkie i do przytulania. No chyba, że grizzly, no to żeby was zjedli. Tu się coś chyba świeciło. Pokaż. O tu. Tak, tak, tak widziałam. Cudem ocaleni. No już chyba było. Nie wiem, jakieś mam takie dziwne wrażenie. Dobra, czy tutaj coś jeszcze jest? Mi się wydaje, że ja o tutaj totem właśnie znajdywałam. O. Który to był? Dobra, nawet się nie wyświetla, czyli był ten totem. To jest jakiejś pomyślności czy czegoś. Dobra, no to idziemy tam od razu, skoro ja tutaj byłam, to raczej wszystko przeszperałam. Tutaj mogę przejść z tym czymś, czy to gdzieś indziej? Chyba gdzieś indziej, dobra. Zasuwaj tutaj, zobaczymy. O, właśnie tu. Dobra, teraz pytanie, czy ja tu wszystko przeszperałam? Chyba tak. No bo ja tutaj Mike'iem wtedy dość dobrze to sprawdzałam, nie? A myśmy już przechodzili. To wtedy tutaj ten piesek chyba był, nie? A tu ja wtedy byłam? Co się stało z wilkami? Właśnie, o. O, już najprawdopodobniej było sprawdzane przeze mnie. Dobra. Tak, tam było cygara bodajże. No tak, tędy idź. O, tu był nasz wilk po prawej. O, tu siedział. Z tego co pamiętam. Dobra, na górę?
No ja już powiem wam, że nie pamiętam, którędy myśmy dokładnie szli. Ale może fakt faktem i tędy. Serio muszę zaskoczyć? No dobra. Prosi by było znaleźć narzędzie, żeby tutaj tą kratę jakoś rozwalić, czy coś o to. A to z drugiej strony się nie dało? Czekajcie, tu coś jest. A, pochodnie mamy. Czy pistolet weźmiesz? Patrząc na to, że to jest, wiecie, Wendigo, to ja chyba wolę... Wendigo. Teraz tylko wideł i wieśniaków mi trzeba. I ogra. No, a w drugą łapkę tą giwerę bierz. Tak, to w kieszeń, bo pochodnie mamy i... Tak. Wszystkie wsadzaj. Nawet w majtki sobie wsadź. Pamiętaj, że amunicji nigdy dosyć. A, nada się. Oczywiście, że się nada. Dobra, bier to. A pokaż mi jeszcze, jakie ty masz teraz relacje z innymi ludźmi. Tak, Zemili mu całkowicie, patrzcie, spadło. Po tej ostatniej akcji. No, z Jazz wiadomo, ma dobrze. Josha nawet lubi, pomimo tego, co tam się stało. W ogóle mówiliście, że średnio jesteście zadowoleni tutaj z Ashley, jak ona się zachowała, postąpiła i tak dalej. No cóż, no. Spaniczyła dziewczyna strasznie. Dobrze, to teraz tu mam rozumieć. Ale po co tu? Bo ja przecież stąd przyszłam. Ja tam się dostałam tylko po to? Dobra, exit jest pokazany tędy. Zaraz, będziemy szukać. Gdzieś na lewą stronę bardziej, tu jakiś ołtarz mamy. Ja tu dawno byłam, panie, nie pamiętam. O, tu mi się świeci. Powiedzcie, że będzie otwarta, choć raz liczę, że będzie otwarta. Te. O, coś, co Madzia lubi. Mam nadzieję, że kolegów tutaj tylko sobie tym nie sprosiłeś. Jest nasz piesio! Hej, maleństwo. Cześć, Burek. Cieszysz się, że mnie widzisz, co? Nie mamy kości dla ciebie, sorry. Hej. Miałem nadzieję, że cię znajdę. Jest słodziaszny. O, dobry piesek. Dobra, staruszku. Idziesz ze mną. Dobra. Plan jest taki. Widziałem mapę tego miejsca, więc nie pobłądzimy. Jak go słucha fajnie. Powinno się przejść przez psychiatryk prosto do wyjścia z kopalni. Myślisz, że damy radę? Lepiej bym tego nie ujął. Dobry piesek. Dobra, tylko czy ja tutaj coś mogę dostać? Mnie tu nie było, ewidentnie mnie tu nie było. Dobra, tu są drzwi, a z tej maniutki tutaj też nic nie ma. Dobra. Dobra, no to co? No wychodzimy na dwór. Jakoś tak niespecjalnie mi się to podoba, że idę i jestem okratowana. Wiecie, z jednej strony dobrze, bo z zewnątrz żadne gadziny mnie się nie czepi, tak? Ale z drugiej źle, bo jak wewnątrz się czepi, to ja tak szybko nie ucieknę. Więc... No zobaczymy. Co tam, Burek? Spokój, dąbek, głąbek. Nie mogłeś go jakoś ładniej nazwać? Dobra, idziemy. Ja się nie wcisnę, staruszku. Chyba tu utknąłem. Zaraz patrzę, czy tu czego nie ma. Chyba nie ma. Dobra, idziemy. Mówiliście też, że w poprzednim to było zbadżone, że mi się pat ruszył. Że tak się zdarza, nie? No dobra. Raz się żyje.
No ja się staram, żeby wiecie, nie ruszać się tego. Dzięki. Wiesz, stary, zawsze coś. A, dobrze, że to dużo hamburgerów nie jesz. To jesteś szczupły. Widzisz? Jednak się wcisnąłem. Nieźle, co? Nie, serio, mógł go ładnie nazwać. Burek też jest ładnie na przykład. Dobrze, czy tutaj coś jeszcze znajdę? Ja tu chyba nic nie znajdę. Dobra, idziemy za tym, za Burkiem. Nie podoba mi się Dąbek Głąbek. Sam jest Głąbek. Samemu, jednemu, iść, szukać klucza, tak? Bo on może wszystko, na pewno. O, coś mamy. Co to jest? Sprawozdanie. No dobra. Nic to więcej nie ma. Tu coś jeszcze znajdziemy? Chyba nie. Dobra, wyłaź stąd. Idziemy na prawo. Okej. To chyba nie nasz obiad. O, to skurwie. Dobrze, o kim on teraz mówi? Mam nadzieję, że o Wendigo. Co ja się kurwa wpakowałem? Wiesz, zawsze jeszcze możesz wrócić. Ja jestem za tym, żebyś wrócił. Czekajcie, tu coś mamy. Pazury. Pancerne drzwi. Jak zryci byli ci goście. No dobra, tylko nie wiadomo, czy oni jeszcze byli ludźmi, czy to już była wersja Wendigo, tak? Czekajcie, tu jest coś napisane. Co tu się działo? To jest chore. W sumie ty nie jesteś w psychiatryku. Czy ty możesz to bardziej sprawdzić? Obstawiamy, że coś wyskoczy. Jak wyskoczy, daję ci łapkę w górę. Ja pierdolę. To naprawdę przegięcie. No serio, nic nie wyskoczy. Ja już się nastawiłem na jakieś atrakcje. Dobra, ale łapkę w górę i tak możecie dać. Czy tu mogę wejść? Nie, tu nie mogę. Piesełku, ja rozumiem, że ty bardzo dobrze tutaj te tereny znasz i dlatego tak dobrze prowadzisz. Tak? Ta zaraza po prawej łazi. Nie wiem, czy tu powinnam wejść. Się wydaje, że piesełek polas na prawo. Bardziej, a nie na prosto. Ale ja tu chcę w kwestii eksploracji, tak? Chyba, że poszłam dobrze, no tu. To tak. O, nic nie ma, tam nic nie ma. Chyba poszłam dobrze, nie wiem, cofnijmy się tu kawałek. O, tu coś mam. No tu nie byliśmy przypadkiem. Nie wiem, dobra. Co mam rozumieć, że on się będzie przemieniał? Czy on jest przemieniony i próbują dać mu antidotum jakieś, nie wiem. On się przemienia. Miałem mówić, że teraz powinna taka przerażona pielęgniarka przebiec i ją zeżreć powinien. Co ty się do kurwy nędzy wyprawia?
Dobra, tu nie byliśmy jednak, okej. Dobra, już się naoglądałeś, będzie z ciebie. Czy tu jeszcze coś jest dla nas? To było... Tak szłam tutaj bez przekonania, czy my tu byliśmy, czy nie byliśmy, no ale dobra. Stary, ja tu krew na podłodze widzę. Nas i tak pokierowała tam, gdzie miała pokierować? Dobra, jakieś teczki poznajdywałeś. Badania lekarskie. A, opis zmian wszystkich. W dupę jeża i kanclerza, to jakiś kurwa kosmos. Niektóre jego te teksty lubię. Ta mi się nie podoba, ale zobacz. Dobra, ale jeszcze wróć, okej? Okay? Jeszcze wracamy. No i mi się tu ciekawi. Dobra, tutaj nic nie ma. Właśnie tam. Nie, tu nic nie ma, dobra. Mam nadzieję, że jednak u Majtki sobie wziąłeś więcej naboi. Co by ci wystarczyło. Ja pierdolę. Kim jest ten koleś? To nie jest nasz pan doktorek, pan Piotr. Zaraz go sobie obczaimy. Dobra, czekaj, pan, muszę tu najpierw popatrzeć wszystko. Dobra, nie ma nic tu ciekawego poza tobą. To jest chyba nasz doktorek, słuchajcie. W ogóle kojarzy mi się... To wiecie z czym? Z Resident Evil 7. Zaświadczenie. To jest jakiś Jefferson. Tak, oddaj mu, bo może jeszcze będzie potrzebował, wiesz? Dobra. Idziemy, chodź stąd. Czyli co, czyli musimy wracać tam, gdzie piesełek poszedł? Gdzie to było teraz? Tu byliśmy przy tym. Piesu, czy ty mógłbyś tu przyjść? Jakoś tak bym się pewniej czuła? Jak sobie łazi, o. Niewydarzony, to tam, tu byłam. Stąd to ja chyba nawet przyszłam. Pójdę tam. O, jest nasz piesełek, dobrze. To dobrze, idziemy. Jezu, lezie to za nami. One tu w środku gdzieś były, nie? Jak szliśmy. No i dlaczego my idziemy tam do środka, jak tam nie powinniśmy pójść? Ja tu czuję, że nie powinniśmy tam pójść. Tu coś dają? Nie, tu nic nie dają. Dobra, chodź Burek, zobaczymy. No właśnie, właśnie, Mike. Nie, nie strzelaj. Wendigo nie jest takie duże, że, małe, żeby się zmieściło. O, siema. Frediego mi tu proszę nie... tego. Dobra, uciekaj, stary. Przed siebie. Jakoś prościej się po prostu wydaje, niż skręcać w lewo, w prawo. Ty, a psa ty wziąłeś? Oj, wypadł z tą łapą. Złapa mi to pod kościół. Patrzę, czy mi kogoś to przypomina. Co prawda poza małpą to nikogo, no ale... Nie, wiecie, tam Jessica, Mata, jakoś do żadnego niepodobne. Kurwa. A tak się zastanawiałam, ile to jeszcze poświeci.
ja pierdolę. Co niemożliwe? Co żeś zgubił? Nie, tam ty nie wrócisz, idź przed siebie, chyba że się zamkną w jednej klatce, no to trudno. A nie możesz odejść? No nie możesz, dobra, próbuj. Wydaje mi się, żeby to było najlepsze rozwiązanie, ale próbuj. No, wróciło nasze cudo. Jest przeurocze. No pamiętaj, że to mu nic nie robi, tak? Dobra, dawaj jeszcze raz. Idź, idź, idź. No, trzeba było chyba od razu w lewo iść. Jak to teraz musieliśmy kombinować. Dobra, kolega już nie wlezie. Co najwyżej ryja wystawi pewnie. No, siema. Wiesz, że to nie ma sensu, to strzelanie, ale... To jedyne wyjście na chwilę obecną, prawda? Tak, zamykaj to. To i w prawo. O. Dobra. Tu już jesteśmy bezpieczni, powiedzmy. Dobry piesek. Dobry piesek, dobry. Wiesz, to ty więcej spieniałeś niż on, tak na dobrą sprawę. Co to było? O, jest jeszcze jeden. Kombinator.